Witajcie nasi widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj pada u nas deszcz. Wczoraj też padał. Tak, 10 stopni. A 9. Jedzie, no 9. 9, 10, ale powiem, że w dzień trochę tak nawet było. Wcześniej, bo teraz mamy godzinę 19:10, a jedziemy, bo muszę pojechać do paczkomatu, bo obiecałam dla Moniki z kanału Monika Prezentuje dla dzieci małe, taki mały upominek na jak to się nazywa? Na króliczka spóźnionego, na zajączka. Zajączka, króliczka, zajączka. A wszystko jedno. I to ma uszy. No, także musimy do paczkomatu pojechać. No, nie od razu z Majcią się pójdzie. Tak, od razu. Ale coś tu wydubali znowu. No patrz. Dłubaki jedne, no. Już coś podłubali. No i weź tu wjedź do Lidla. Ty, ale weź tu teraz no wjedź. Nie ma jak. Dużym ciężarowym samochodem. Gdzie on tu się zmieści, no? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, co oni porobili. Pozdrawiamy wszystkich. Tak, dzięki, bardzo, że nas oglądacie. Tak, dziękujemy za życzenia, kochani. No. Tak, bardzo dziękujemy. Dzisiaj trochę czasu to za oglądanie. Podpisywałem. No ja ten, jak to się nazywa? Ja już dzisiaj biorę się za gotowanie, bo dałam sobie troszkę na luzu, no bo wiedziałam, że kto na święta będzie gotował, jakieś przepisy oglądał. Zazwyczaj się nie oglądają. Wszystko wyjadacie z lodówek, sałatki. To co nie jedz przed świętami, to teraz jedz wszystko. No, ale dzisiaj mieliśmy, będzie w końcu film, bo dzisiaj mieliśmy obiad z białej kiełbasy. No. Także jak wam została biała kiełbasa, to zapraszamy jutro na oglądanie tam. Może być tam, z tajnym składnikiem. Tak, z tym tajnym składnikiem, bo wiadomo, że każdemu zostaje, co nie, biała kiełbasa. Bynajmniej nam została, więc będzie jutro obiadek z białej kiełbasy. I kogo chciałaś pozdrowić? Co chodził z tobą? Ze mną nie, z moją siostrą. No, do szkoły. Tak, słuchajcie, pan Kulej. Mhm. Chciałam bardzo pozdrowić pana Kuleja. Chodził z mojej siostry. Jak to się nazywa? Do klasy z moją siostrą. No tak, mówił, że z moją siostrą do klasy chodził. Że was zna. Nie, że z moją siostrą do klasy chodził. A no dobra. Do szkoły podstawowej numer 2. No, także jeżeli ktoś ma ochotę, będzie link pod spodem, żeby wpaść do niego na kanał. Słuchajcie, brakuje mu trochę subów do 1000, może byśmy mu pomogli troszkę? No, 100. Tak, no, brakuje mu 100, także jeżeli możecie, to pomóżcie, dajcie mu tam łapkę w górę, jak możecie, zasubskrybujcie. Także link będzie w komentarzu pod filmikiem. Także pozdrawiamy i dziękujemy z góry. Paczka wysłana. Tak, paczka żeśmy wysłali. A gdzie ty jest? Majcia wyhasana. A później chyba może ten. Wrzucisz, jak to się nazywa? Światła. Wrzucisz. Jak ten? O. Aha. Psy puścili ludzem i się ścięły. Nie mogą złapać ich teraz. Tak myślę, że może wrzucisz, bo żeś nagrał, jak żeśmy obiadek jedli z tym sosikiem. No. Także wrzucisz. Może wrzucę. Pokażesz, jak to wygląda i zachęcisz. Jak nie zapomnę, to wrzucę. Aha. Ale pan wziął łuk ładny, fajny. Nie tak jak ścinają niektórzy. Nie, bo tutaj powinno być troszkę inaczej to wyprofilowane. To jest pół biedy. Pod Dino jest lipa, nie? No tam to jest taka lipa, że szok. Ile tam wpada za krawężnik, to masakra. No. Gdzie ty masz swojego psa? Tam takie coś małe? Nie, tutaj! Tu był? Tak, ale takie malutkie. No właśnie też mi się zdaje, że malutkie jakieś bo. Szukałem go i nie mogłem go znaleźć. Bo on zaledwo z tej trawy wystawał. No i co to ma być? Nie wiem, co oni tu zrobili, ale to jest w ogóle rozkopane? Coś? Tam dalej chyba.
No, tu jest rozkopane. O kurde, i to fest, głęboko. Tak? No. Ale nie wiem, jak tu ktoś przyjedzie, jak to jest jedyna droga chyba dojazdowa. No, tam most zamknięty, a tu co? A tu rozkopane. Ale tu będą korki. No. Ja ciebie. Szok. No i macie taki niespodziewany? Przejażdżkę niespodziewaną. No. Tak. Także widzicie, zawsze coś. Także cóż, będziemy się żegnać. No być może tam w domu dogramy. No, znaczy, ale w razie czego... Tak, w razie czego to się żegnamy. Żegnamy się, do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa. Witajcie w kuchni u Beci. Tak, chyba to umieścimy jutro, co nie? Na filmiku u ciebie. My będziemy jeść, bo właśnie zdjęcia już porobiłam. Biała kiełbaska z ziemniaczkami. O, i tutaj następna. Tu bardzo fajne, smaczne wyszło. Gęsty sosik, fajny. No i tutaj mam troszeczkę, jeszcze zostało nam ziemniaczków na jeszcze raz. I to wszystko, także będzie. A, jak robię tą sałatę ze śmietaną, i w ogóle wszystko, żeby to ładnie wyglądało, to wszystko powiem, bo będzie taki 3-4 minutowy filmik właśnie, jak zrobić sałatę ze śmietaną. Bo to też, to nie jest też takie, jakby na rzeczy proste. Może się okazać tak, że wy zrobicie, a to wam wyjdzie na przykład brzydkie później, także ja to wszystko wytłumaczę taką, jak właśnie jak robiliśmy na stołówce sałatę ze śmietaną. Była naprawdę pyszna i do tej pory ją robię. Także będzie przepis. Nie będzie to długi, ale myślę, że ta sałata bardzo też dobrze smakuje do kotleta schabowego. Jest pyszny. Kotlet, ziemniaczki młode i sałata właśnie ze śmietaną, ale z takimi właśnie dodatkami, jak ja robię. No i także będzie na pewno przepis króciutki. Może pojutrze. Na pewno będzie jak najszybciej, no bo teraz jest sałata, te wszystkie nowaliki będą. No. Więc trzeba robić sałaty, trzeba będzie jeść. My wtedy robimy całą miskę takiej sałaty. I zjadamy od razu. Tak, i zjadamy od razu śmietany, jeżeli nie chcecie, bo to jest właśnie to fajnie w przepisie, że do tej sałaty możecie sobie wziąć nawet śmietanę dziesiątkę. Bo ja jak ją doprawię, to ona i tak zgęstnieje. Także jest to taka właśnie fajna sałata, że no nie jest aż taka tłusta ta solówka. No. Ale pyszne, próbowaliśmy. Także będziemy jeszcze na jutro, co nie? Obiadek. Dzisiaj zjemy, ja już sprzątam, bo przecież ja tu jestem chora, już wszędzie ze ścieżką chodzę. Także jutro będziemy mieli też obiadek właśnie, białą kiełbaskę. No, także jeszcze raz się z wami żegnamy. Tak, żegnamy. Film jest na końcu. Mhm. No bo myślałem, że nic więcej nie będzie. A wyszło, że musimy jechać do paczkomatu, nie? Tak. No. Także trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa, do zobaczenia. Pa, pa. Patrzcie, jaka kiełbaska. No.